Wczoraj było ciężko, wuja dawno nie pił, a picie ze mną to rodeo. Albo spadasz jak leszcz, albo każda pani siada. Z uwagi, że jeden trunek na dwóch to mało. Poleciałem na stację i ukradłem 4 butle gorzoły, bo szkockiej nie było. Wuja wydoił 1,5, po czym skończył swoje rodeo. Ja wydudałem, zrobiłem przerwę na bęta i wróciłem dopić resztę. Następny dzień był dla wujka ciężki. O Chryste Panie, boli mnie łeb jak posrań. Bez przesady, lekka bibka ino była. Chłopcze, ty pijesz co dzień, a ja co rok. Więc jest jakaś różnica. Piczka, jesteś wuja i tyle. Lepiej powiedz, co wczoraj po pijaku robiłem. Nasrałeś w nachy, biegałeś goły po osiedlu i przeleciałeś Biedronia. O Choliwka, ciekawe czy ma fajny rów. Co ja gadam, chyba jeszcze mnie trzyma. Ile wczoraj wypiliśmy? Ja to 3 butle, a ty chyba 1. Masz łeb do chlania młody. To po tacie. Ino, że tata nie żygał jak kot. Wiem. On bił, nie żygał. Czasami też kogoś zabił. Młody, dziś twój wielki dzień. Co? Też chcesz mnie przelecieć? Chrzan się. Pierwszy dzień w pracy, gamoniu. No to wielki dzień jak chuj. Z 20 razy już miałem wielki dzień i za każdym razem kończył się wypierdoleniem. Chłopcze, Łukasz, choć trochę chęci do pracy, a nie do menelstwa. Dobra, nie przesadzajmy. Co może pójść dziś nie tak? W sumie to wszystko, ale chuj. Pojechałem z wujem Bobem do jego firmy. Okazało się, że sprzedaje on pralki. Jak młody. Fajna kwatera, co? Nie wiem, czy pytasz o biznes, czy o budynek. Bo to jest ciulate. Szacunku trochę. Idź się zapisać na próbny dzień do pana Krzysia, a potem ci dam pierwszą robotę. Przyjąłem. Poszedłem więc do tego Kryśka, czy jak tam kutasowi było. Czołem. Ja się chciałem zapisać do was na próbne. Dobrze. Imię i nazwisko. Jestem Jorge Macroyal i jestem wnuczkiem wujka Boba. A nie jest pan przypadkiem chrześniakiem pana Boba. Mało istotne. Dobra, to teraz poproszę pański podpis. Numer telefonu i kartę ślub. Nie mam telefonu, a zamiast jakiejś karty mam żółte papiery. Poproszę te papiery. Od kiedy zespół dał nama stopnie i czemu masz 4? Nie mam pojęcia, jakiś pajac mi to na wycieraczkę wlepił i se zostawiłem. Myślałem, że to jakaś obligacja czy coś. Dobra, to teraz imię, nazwisko i numer telefonu proszę zapisać tutaj. Mówiłem, telefonu nie mam, ale mogę podać numer do grubej matki Maciory. Bez wygłupów, panie. Niech się pan podpisze. Ale Jorge pisze się przez J. Ale o chuj ci chodzi, paszkwilu. Od dziecka pisze przez G i chuj. Czyli mam ci mówić, Giorgio. Czyli chcesz dostać końskim zaganiaczem w pychol. Żartuję przecież. Ze mnie się nie żartuje, kolego. Spiolę leszcza później za te słowa. Wracam do wujka na tą próbną robotę. Zobaczymy, co mi da. No to pora na pierwszą próbę. Jedziesz na centrum do klienta, który lubi sobie popalić po basie jak my ostatnio. Skurwesyn już 3. pralkę zamawia w tym tygodniu. Chy jakiś. Pieron wie czy chlej. Głośny kolo i tyle. Jorge, nie daj się podpalić, bo wiem, że mógłbyś go zabić przez przypadek. Spróbuję, ale jak mnie wykurwi, to nie wiem, czy dam radę się zahamować. Tu masz ciężarówkę. Pralkę masz załadowaną, a GPS nabity. Więc wystarczy ino wyładować. Bułka z masłem. Ciężarówka była bangla. Ekodise jakieś 4 konie. Sportowy tune, ino negatywa brakowało i normalnie JDM pełną parą. Wsiadłem do środka i ruszyłem w stronę miasta. Co zawiesz? Śmierdzi spalinami i dupą. Dojechałem, wyciągam washing machine i dzwonię. Nie, Jorge. Jorge, ciekawe. Mam pralkę na ten adres. Już otwieram. Otwierają się drzwi, a z nich się ukazuje nie kto inny jak Gienek Moczypała. Pseudonim Chupacabra. Synek przywódcy gangu Szoków. Aktualny lider gangu. Mój odwieczny rywal Bita Pała. Kogo my tu mamy? Jorge Macciota. Wkurwił mnie tym tekstem, więc musiałem się napić. Chupacabra. Kopelat leszczu. Nie masz szczęścia, Jorge, bo akurat jesteś przez nas szukany. Co potrzebujecie mnie do wzajemnej masturbacji, homoseksualne matoły? Za to zdechniesz. Jakiś dzik mnie chycił za szyję. Chupacabra wyciągał giwery, lecz w ostatnim momencie jebłem sfera w wątrobę łokcie. Wydostałem się i zacząłem spieprzać ciężarówkę. Ale przed tym musiałem się napić. Moja głowa.
Gdzie ja jestem? W piekle. No witam. Wypuść mnie, bo cię zabiję, głupcze. Odjebałeś to naszych ludzi. Ukradłeś nam z gwiazda koła baksów. Zrżnąłeś dziewczynę i matkę Steve'a i do tego zabiłeś mi ojca. Jak masz idiotów w drużynie, to się nie dziw, że stówkę wbiłem. Co do kradzieży, to znalezione, nie kradzione. A ruchałem, bo mi się chciało. Wasi też mi zabili ojca, więc milcz. Zresztą skończyłem z tym. Teraz jestem czysty i nie chcę mi się z wami cackać. To, że z tym skończyłeś, to mnie chuj obchodzi. Zapłacisz za wszystko, co uczyniłeś, co do grosza. Ile mam zapłacić, żebyście się mogli już jebać? 400 tysięcy. Masz na to miesiąc. Jeśli nie dasz rady, to twój wujek umrze na twoich zaszklonych oczach, alkoholiku. Zamarłem. Mnie mogli zajebać. Ale wujek nie zasługuje na śmierć. Musiałem go uratować. Dobra, niech wam będzie. Dajcie mi dwa miechy i wam ogarnę 400 koła. No i świetnie. Dobra, zabierać go stąd. O kurwa, znowu to samo. Zalazłem szokom za skórę mocno. Lecz nie spodziewałem się tego, że będą mnie ścigać. Wróciłem do domu rowerem. Kurwy mi szkocką ukradli, więc przetrzepałem dom wujka w poszukiwaniu pieniędzy i alkoholu. Znalazłem tylko 5 koła. Jestem mądry, więc postanowiłem zainwestować kapitał w dobry sprzęt. Kurwa, wujek mnie wyjebie z domu, kiedy mu powiem, że mam problemy z gangusami. Musiałem to ukryć, aby mnie nie dojechali podczas snu, bo będzie lipa. Czekałem na wujka w domu. Powiedz mi, gdzie ty byłeś i co się stało z ciężarówką. Miałem wypadek i mi spadła w przepaść. W tym momencie powinienem cię zwolnić, ale dam ci szansę, bo wiem, że jest ci ciężko w życiu. Przepraszam, wujku, że tak wyszło. Nie mogłem zadzwonić po pomoc, bo komórki nie mam. Masz tu wypłatę na pierwszy dzień 200. Jedź sobie kupić telefon i wracaj. Świetnie się składa, że jechałem do miasta. Kupiłem telefon. Następny punkt to oczywiście szkocka. No i wisienka na torcie. Coś, co straciłem lata temu. Colt Python. Wspaniały model. Cudne czasy mi się przypomniały. Cóż za chwyt. Nie jest to to samo, co Betty, czyli mój ukochany rewolwer. Ale jest baja. Wygląda na to, że wracam do gry.